Znajdujemy się na plantacji rzepaku sianego 27 sierpnia roku ubiegłego przy obsadzie 50 sztuk na metr kwadratowy na ziemi klasy trzeciej. Nawożenie jesienne to około 30 kg azotu, około 36 kg fosforu i 54 kg potasu. Jeżeli chodzi o zabiegi jesienne, to przede wszystkim zabieg herbicydowy oraz zabieg fungicydowo-regulujący i zabieg biostymulacji i nałożenia dolistnego. Przebieg zimy był bardzo, bardzo łagodny, niewielkie opady śniegu, niewielkie mrozy tak naprawdę, więc rzepak już w połowie kwietnia wszedł w fazę kwitnienia. To były takie początki, natomiast już koło 20-25 można było zaobserwować pełnię kwitnienia rzepaku na tym terenie. Jeżeli chodzi o nawożenie wiosenne na tej plantacji, to przede wszystkim azot w ilości 200 kg, natomiast pozostałe składniki to przede wszystkim siarka 80 kg w postaci SO3, 25 kg magnezu i 50 kg potasu. Jeżeli chodzi o zabiegi, jakie zostały wykonane na wiosnę, to przede wszystkim zabieg regulujący oraz 4 zabiegi fungicydowe w połączeniu z zabiegami insektycydowymi oraz biostymulacji i nałożenia dolistnego. Jeżeli chodzi o zabiegi, jakie zostaną tu jeszcze wykonane, to jest przede wszystkim zabieg sklejania łuszczyn, który planujemy wykonać 2-3 tygodnie przed żniwami.